masakra, że ktoś tak to zostawił. Siemanko mordy, z tej strony Dawid i witajcie z powrotem u mnie na kanale. A dzisiaj pokażę wam, jak uporać się z takim właśnie brudem. Jak zresztą widzieliście, przypadki chodzą po ludziach i niestety rękawice troszkę się właśnie ubrudziły. Także pokażę wam, jak szczerze mówiąc, w krótkich trzech, można powiedzieć, krokach, jak uporać się właśnie z takim brudem. Ale nie zrobimy tego tutaj, więc przenosimy się do... gdzie właśnie będę miał rękawice, czyli tradycyjnie wanna. Gdzie pierwszym krokiem, żeby umyć właśnie ten brud, będzie po prostu namoczenie rękawic, zwilżenie po prostu wodą do momentu, kiedy błoto zacznie samo schodzić. Płynnie teraz możemy przejść do kolejnego kroku, którym będzie zmycie tego całego brudu. Ja w moim przypadku używam albo mydła szarego, który jest takie bezkolizyjne i nie ma żadnych w sobie środków takich złych, które wpłyną źle na rękawice, jeżeli oczywiście nie mam, ale aktualnie mam ze sobą właśnie płyn do rękawic, który właśnie możecie sobie zakupić właśnie, czy to na przykład z perspektywy u mnie na przykład na stronie Tytana, czy po prostu na właśnie innych również właśnie to. Sami możecie też zrobić taki płyn w sumie na bazie właśnie i wody, i mydła szarego, który też jest bardzo fajny, ale o jeszcze jednym tipie powiem wam na koniec, ale to będzie punkt czwarty. Taka dla was właśnie ciekawostka na temat rękawic. Tak prezentuje się aktualny stan. Zresztą macie go przed sobą, a my lecimy dalej. Oczywiście nie muszę mówić wam, że ten płyn trzeba spłukać. Wygląda efekt końcowy. Rękawice teraz nadają się właśnie do wyschnięcia, polecam wam właśnie, by nie służyć ich na kaloryferach, żeby najlepiej to było takie miejsce, gdzie jest temperatura pokojowa. Ja na przykład mam taki swój schowek, można powiedzieć właśnie, że w piwnicy, nie ma tam właśnie ani wyższej, ani niższej temperatury, także jest właśnie idealnie, moje rękawice mi tam dosychają praktycznie na następny dzień, także jest właśnie super. I dodatkowo też jest możliwość wysuszania rękawic na balkonie, ale to tylko ze względu na to, jeżeli już faktycznie nie macie jakiegokolwiek innego miejsca i nie polecam w takich momentach brać, wystawiać rękawic na duże słońce, bo wtedy ten klej, ten grip, szczerze mówiąc, właśnie się psuje, także w jakimś takim zacienionym miejscu i niedługo, bo też kontrolujcie oczywiście, ile te rękawice tam leżą i wtedy wasze rękawice są już po prostu gotowe do kolejnego użycia. Czyli można podsumować to tak, że krokiem właśnie trzecim jest wysuszenie rękawic i normalne po prostu ich używanie, ale tego już wam szczerze mówiąc nie będę pokazywał ze względu na to, że wiecie po prostu, jak to zrobić i to jest raczej banalne. Także, żeby pamiętajcie, żeby uzyskać taki efekt, trzy proste kroki i macie wszystko. Ale, tak jak wam mówiłem przedtem, mogę wam sprzedać jeszcze jedną rzecz. I tym czwartym punktem, który mówiłem wam, że sprzedam, to jest pranie rękawic w pralce. Możecie to również uzyskać, również taki efekt, dzięki właśnie praniu w pralce, tylko dzięki temu, że wybierzecie na początku z błota, z tego całego, tak jak było w kroku pierwszym, potem wkładacie rękawice w jakąś gruby właśnie ręcznik albo jakąś grubą poszew, domykacie jak najbardziej możecie, no i nie dodajecie żadnych, ale to żadnych płynów czyszczących. Rękawice same się po prostu wypiorą i normalnie właśnie potem je suszycie i uzyskujecie efekt czysty. Także to jest dla bardziej, można powiedzieć, leniuszków. Także moi mili, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki krótki odcinek wam się podobał. Bardzo chcieliście ten tutorial, jak ja myję rękawice, także macie go w zupełności. Zostawiam wam tutaj przycisk subskrypcji, gdzie możecie właśnie wspomóc mnie w tym działaniu i możecie zaproponować oczywiście kolejny filmik, który na przykład będzie w kolejną środę właśnie na tym kanale. I pamiętajcie, żeby uzyskać taki efekt, trzy proste kroki. Widzimy się w kolejnym tygodniu i
Nara mordy.